Pomysł ubiegłorocznego festiwalu zrodził się ze zlepku kilku okoliczności. Faktu, że Wajda urodził się w Suwałkach, jubileuszu 95-lecia jego urodzin i 5. rocznicy śmierci artysty. Do współpracy miasto zaprosiło Andrzeja Pongowskiego z premierą jego wystawy Wajda na nowo i stało się oczywiste, że wydarzenie, którego patronem jest Nestor polskiej kinematografii, trafi na stałe do kalendarza kulturalnego Suwałk. Wiele osób w zeszłym roku, jak mówiłem, że pan prezydent obiecał, że festiwal będzie się odbywał co roku, mówi, no dobrze, ale jak wy chcecie zrobić festiwal Wajdy i co, będziecie w jednym roku pokazywać Brzezina, a w następnym Ziemię Obiecaną i tak naokoło? Ja mówię, nie, właśnie chodzi o to, że to, co pan powiedział też, że żadne miejsce w Polsce, z racji tego, że Andrzej Wajda się urodził w Suwałkach, nie ma takiego autorskiego festiwalu, czyli nie ma festiwalu, który z jednej strony jest pewnego rodzaju taką, nie wiem, czy słowo czapa, jest taką jakby myślą, że jest tutaj osoba główna i jej kontakty, jej wkład w kulturę, a przecież Andrzej Wajda miał potężny, przede wszystkim potężny wpływ na całe młode środowisko, zaraz o tym powiem, ale i też wpływ na wielu innych reżyserów i to będziemy chcieli w tym festiwalu pokazywać. Zawsze będzie Andrzej tu obecny, ale jednak to będzie festiwal autorski poświęcony gościom i w tym roku też niesamowita sprawa, bo akurat Felix Falk jest osobą bardzo trudną do zaproszenia. Felix Falk się zgodził przyjechać i zaczynamy od potężnego nazwiska i od osoby, która tak naprawdę właśnie spełnia idealnie tę sytuację Andrzej Wajda i co dalej. Okazało się, że potencjał festiwalu został dostrzeżony i doceniony, szczególnie w środowisku polskiego filmu. Ja chciałem powiedzieć, że jestem niewiarygodnie zaskoczony, bo znam to środowisko, jak bardzo szybko zdobyliśmy zaufanie. Bo zaufanie to jest coś takiego, co powiedział pan dyrektor, że jeżeli przyjeżdża tutaj Jerzy Sztur, czy jeżeli przyjeżdża Emilia Krakowska, czy Olgierd Łukaszewicz, to znaczy, że ten festiwal budzi zaufanie, że oni wiedzą, że przyjeżdżają w miejsce, które jest warte tego, żeby odwiedzić, że tam jest publiczność, że to jest impreza, która jest świetnie zorganizowana. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam drugiej edycji festiwalu, która by tak szybko się rozwijała, a nam się jakoś udało i myślę, że nadzór i duch Andrzeja Wajdy, który w Suwałkach jest bardzo ciągle wszędzie obecny, nad nami czuł. Tegoroczny bohater festiwalu, Felix Falk, rozpoczął współpracę z Andrzejem Wajdą niemal pół wieku temu, w 1973 roku, tuż po utworzeniu zespołu X. W tym samym roku powstał Nocleg. Później z tej grupy i spod ręki nie tylko Wajdy reżysera, ale i Wajdy kierownika artystycznego wyszła rzesza twórców wybitnych. Wajda był wspaniałym kierownikiem artystycznym. To on wpłynął na te całe kino moralnego niepokoju, do którego należała Agnieszka Holland, Janusz Kijowski, Zaorski, Domaracki, potężna grupa, no i między innymi właśnie Felix Falk. Andrzejowi bardzo zależało, żeby ci młodzi ludzie, którzy tak szybko powiedzieli, tak, chcemy być tutaj przy panu, też od razu debiutowali. I w 1973 roku, tak jak powiedziałem, nakręcił Felix Falk film Nocleg. To był krótki film, ale już w następnym roku, w 1974, zaczął pracować nad fabułą i w 1975 roku nakręcił W środku lata. Także proszę zwrócić uwagę, jak bardzo szybko Andrzej Wajda mobilizował młodych reżyserów, żeby oni debiutowali, żeby przede wszystkim byli obecni na rynku. Felix Falk okazał się niezwykle płodnym reżyserem. W ciągu 9 lat funkcjonowania w zespole X stworzył 6 samodzielnych dzieł filmowych, w tym Bodzireja, ale też należy do grona autorów obrazków z życia, które złożone z 7 nowel były popisem kunsztu młodych twórców Agnieszki Holland, Andrzeja Kotkowskiego, Barbary Sas czy Krzysztofa Gradowskiego. Zapraszam Państwa szczególnie na spotkanie z Felixem Falkiem, ponieważ czytałem książkę Wodzirej i nie rozmowa z samym sobą, co mówi właśnie, jaki jest Felix Falk. Rozmowa z samym sobą, no właśnie, czy znalazłby się dziennikarz, czy znalazłby się ktoś, kto by dał radę rozmawiać z Felixem Falkiem. Zobaczymy, jak to się uda Łukaszowi Maciejewskiemu na naszym festiwalu, ale w każdym razie myślę, że zapoznanie z tą książką, która jest potężną dawką
i takim zobrazowaniem, co wtedy się działo w ogóle w filmie polskim, jest na pewno warte obejrzenia. Ponad wszelką wątpliwość warte obejrzenia będą również filmy Feliksa Falka, Wodzirej z udziałem Jerzego Sztura, czy Komornik z fantastyczną kreacją Andrzeja Chyry. Nie zabraknie też akcentu wajdowskiego. Zobaczymy Brzezinę z Emilią Krakowską i Olgierdem Łukaszewiczem. Prócz miłosnej historii obleczonej w kadry kojarzące się z płótnami Jacka Malczewskiego, zobaczymy też mniej znane szerokiej publiczności dzieło Wajdy. Przekładaniec, gdzie prawdziwy popis komediowego talentu daje nieżyjący już Bogumił Kobiela. Filmowa groteska oparta na prozie Stanisława Lema jest krótkim, ale niezwykle smakowitym kąskiem w menu serwowanym w Suwałkach przez dziesiątą muzę. Ale przegapić też nie można innej, już pełnometrażowej satyry Polowania na muchy z plejadą gwiazd polskiego kina. Festiwal prócz prezentacji wielkich dzieł polskich mistrzów proponuje również kino plenerowe, śniadania z dokumentem, wystawy, spotkania z gwiazdami polskiego filmu. Ale też pamięta o idei, której kawał swojego życia poświęcił Wajda, o wspieraniu i promocji młodych twórców. Dlatego w kalendarzu wydarzeń ważne miejsce zajmuje konkurs filmów krótkometrażowych. To wszystko już niebawem, w dniach od 18 do 20 sierpnia.